w prawie słoneczną są. Ale mój występ, no, prawie można powiedzieć turystyczny, bo poszło mi tak, że tak jakby mnie tam nie było. W pierwszej rundzie trafiłem na dłuższe kategorię, Manuel Domar no i tyle. No ja porobiłem trochę błędów, on je wykorzystał i moje emocje się tyle skończyły, bo byłem już tylko kibicem, fanem i sobie tam dopingowałem faworytów swoich do i emocje jak zawsze, jak wracam z dużych zawodów, to jestem strasznie mocno zmotywowany do jakiejś tam dalszej pracy, do kolejnych turniej, no i dostrzegam rzeczy, których ktoś trochę zapytał, że mi brakuje, brakowało i tak dalej. Myślę, jak najbardziej. To było w sumie odnośnie samych worców, to myślę, że najwięcej zyskałem umiejętności, wiedzy, doświadczenia właśnie bardziej nawet na campingu, na zawodach. No z racji tego, że po prostu przez tam czas, bo sam kamp to było 10-2 tygodnie, ale większość prostych ludzi już tam była dużo dłużej. Dlatego można powiedzieć, że nie wiem, miesiąc. Trenowałem w bardzo mocnym otoczeniu, byli bardzo dużo mocnych Brazylijczyków od chłopaki, bardzo dużo mocnych Europejczyków, Amerykanów bodajże, także w przeciągu tego miesiąca przed Worldsami nauczyłem się i dowiedziałem się dużo więcej niż nawet na samym tym starcie. Szczerze, sezon też już dawno temu był, a pamięć mam wybiórczą, więc ja staram się nie wspominać jakoś tego, co było, bardziej się koncentruję na tym, co będzie. Także sezon był ok, coś tam powalczyłem, coś tam wygrałem, coś tam przegrałem, dużo się nauczyłem na pewno, ale staram się nie wspominać, staram się koncentrować na przyszłości, dlatego bardziej patrzę na to, co będzie, na to, do czego chcę być gotowy, niż na to, co było. Teraz mamy końcówkę lata, niestety ja już sobie nie odpoczywam, bo za 6 tygodni dokładnie mam debiut w MMA, walkę MMA zawodową tutaj pod Poznaniem. I to jest taki mój pierwszy cel, najmocniejszy cel, do którego się rzeczywiście mocno szykuję i na to się mocno nastawiam. A po walce rzucę sporo, no to troszkę więcej kimon, przygotować na mistrzostwa Polski. Znaczy, w sumie się jeszcze zastanawiam, bo tam jest kilka fajnych turniejów w jednym terminie. W każdym razie po walce troszeczkę mniej MMA, troszeczkę więcej jiu-jitsu i na pewno Lizbona, Mistrzostwa Europy, a przedtem jak ja zawsze jestem za tym, żeby jak najwięcej startować, dlatego postaram się zrobić jak najwięcej startów w kimonach czy z kimon tutaj w okolicy i nie tylko, żeby jeździć, startować, żeby mieć doświadczenie, oczywiście wygrywać. Doszło do tego tak, że dawno temu, w sumie parę lat temu, robiłem sporo boksu dla samego siebie raz, dwa razy w tygodniu jako taki dodatek i pomagałem wielu moim znajomym szykować się do MMA, między innymi Węgorzowi, Piotrek Wawrzyn, Pajączek, czyli Dominik Cacko i tak dalej. Robiliśmy zawsze razem jakieś takie treningi, jeszcze dawno na poprzedniej sali. I wtedy wystartowałem w jakichś tam amatorskich zawodach i poszło mi nawet nieźle. I teraz jak byłem właśnie jeszcze w Stanach po Worldsach, to organizator tutaj z Poznania napisał mi wiadomość, czy nie chciałbym wystartować na jego gali, czy chciałbym wystartować w formule Nobi, czy chciał się bić w MMA. I po jakichś tam rozmowach z bliskimi ludźmi stwierdziłem, że jak już mam się mieć na gali, jak już i tak coś tam robię w kierunku MMA, to chciałbym się nie porąbać, więc idę się rąbać, a nogi zostawię na zewnątrz. Póki co idę ciężko, bo póki co jestem jeszcze w 100% zawodnikiem, próbującym swoich sił w MMA, także wszyscy moi ludzie, którzy mieli z tym większe doświadczenie, mocno mnie biją po głowie i robią mi przechodkę z głowy,
ale daje mi to dużo frajdy, bo dużo więcej boksuję, dużo więcej kopię, dużo więcej robię zapasów, a staram się nie zapominać o moim jiu-jitsu. Dlatego wiadomo, kimono robię sporo mniej, ale nadal je robię. I no i co? Po prostu cieszę się, że znowu jest tak, że dwa razy dziennie to ja jestem tym, którego biją, a nie, że ja gdzieś tam w miarę sobie radzę, tak jak na przykład w jiu-jitsu, że z reguły na tych treningach wiadomo, męczę się, jest bardzo ciężko, ale raczej jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć nic. Raczej sobie w tym radzę, wiadomo, mogę się zmęczyć, mogę przegrać, ale bardzo często nawet jeśli ktoś mnie podda czy zdominuje, no to nie dzieje mi się krzywda. Natomiast w tym MMA jest tak, że naprawdę w każdej sekundzie muszę być w 100% czujny i raczej jestem tym, który się na stopę nie ucieka i potem płacze w domu, opada główkę lodu. Myślę, że to jakby moja opinia nie jest jakąś tam miarodajną. W każdym razie jest to według mnie jasne, proste i większość ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że w Europie Polacy są najmocniejsi w jiu-jitsu. Skandynawowie, oni są bardzo mocni, są okropnie mocni, są strasznie mocni, szczególnie bez kimon, ale uważam, że scena typowo jiu-jitsu jest, mimo wszystko my jesteśmy ścisłą czołówką. Widać to jedyne co, tak jak ja już mówiłem w jakichś tam innych wywiadach, Stany, Brazylia jeszcze są trochę przed nami, jasna sprawa, mają to dłużej, mają lepszych sportowców nawet, jeśli chodzi o zwykłe przygotowanie sportowca, o zwykłe takie po prostu podejście atletyczne. Poza tym tam kultura zapasów i takich rzeczy jest dużo bardziej rozwinięta niż u nas. Generalnie sport jest dużo bardziej doceniany niż u nas. A w Europie, szczerze, no tak jak powiedziałem, Polska jest na pewno najmocniejsza w Europie. Sam fakt, że Mistrzostwa Europy, tak, to jest największy turniej w Europie, a drugi największy to są Mistrzostwa Polski. I nigdzie w Europie nie startuje więcej zawodników na zawodach niż na Mistrzostwach Polski. Dlatego myślę, że to jest duży wyznacznik, no a skoro jest taka ilość, no to za dużą ilością też idzie jakoś i w całej tej dużej liczbie zawodników jest garść, jak nie dwie garście naprawdę mocnych ludzi, którzy mogliby startować na poziomie światowym, ale mimo wszystko nadal stopuje nas gdzieś tam rzeczy typu odległość, typu pieniądze, typu doświadczenie na dużych zawodach, bo nawet jeśli ktoś wystartuje na dużym turnieju, tak jak na przykład mój serdeczny przyjaciel Max Wiśniewski na Krupa Podio, dla niego taki start to jest duże wydarzenie w życiu, a dla Brazylijczyka, który się wychowywał kilometr od hali, na której to się dzieje i z ludźmi, którzy to organizują, zbijał piątki od dziecka, to jest nic specjalnego i on się bije z tymi ludźmi co weekend, dlatego my nie mamy nadal tego doświadczenia, no dlatego ja zawsze jestem za tym, żeby jak najwięcej startować, czy w Europie, czy w Polsce, czy gdziekolwiek się da, jak najwięcej się bić, jak najwięcej się z tym oswoić i wtedy wyniki same muszą przyjść. To jest ciężka praca, doświadczenie i to musi być. A jak oceniasz na przestrzeni No jestem, to takie w sumie duże słowo, jestem trenerem, prowadzę raz na jakiś czas zajęcia, jestem jednym tam z ludzi, który ja siebie nie uważam za jakiegoś tam super trenera, bo trenerem to według mnie jest Piotr na przykład Bagiński czy Przewód, ja jedynie staram się jakąś tam swoją skromną wiedzą dzielić z bliskimi ludźmi, dlatego nie lubię siebie nazywać trenerem, ale prowadzę zajęcia, staram się pomagać tyle ile mogę. No co, klub na pewno się rozwija, sekcja MMA teraz troszeczkę odżyła, w każdym razie sekcji MMA jako taką nie ma, sekcja jiu-jitsu jest bardzo silna, jest naprawdę okropnie silna, bo ja nawet wracając ze Stanów, jak zacząłem przychodzić na pierwsze treningi, to kulając się z ludźmi typu właśnie Jędrzej Ręgosz czy tam reszta chłopaków od nas z klubu, czułem się kulał z ciężarówką.
Dlatego poziom jest bardzo wysoki, chłopaki jeżdżą, startują, jest coraz więcej młodych ludzi, jest sporo kobiet, jest sporo świetnych zawodników. Dlatego no, rozwijamy się, a myślę, że od tego sezonu, czyli dokładnie od przyszłego tygodnia, będzie jeszcze dużo, dużo lepiej, bo nadchodzą małe zmiany w prowadzeniu, małe zmiany w generalnie organizacji takiego tygodnia treningowego. Myślę, że to wyjdzie wszystkim tylko i wyłącznie na lepsze i też przyłożę do tego całą energię, jaką mogę, żeby wszyscy się rozwijali jak najszybciej, jak najlepiej i żebyśmy demolowali. W ogóle jak określić tą specyficzną, trzeba to określić specyficzną scenę, jaką jest Poznań. Mamy tyle klubów, że ciężko jest liczyć. To jest przeciwieństwo do Szczecina, jest 3-4 kluby praktycznie. I dalej do tego pytania, ta nasza wspólna inicjatywa z Marii. Znaczy, generalnie to, co się dzieje w Poznaniu w sporcie, jest według mnie bardzo złe. To, że wszyscy się tną, wszyscy się rozdzielają, każdy próbuje robić coś swojego. Ja to rozumiem, bo każdy chce na pewno też zarabiać, każdy chce też mieć coś swojego, dojść do czegoś samemu, ale z drugiej strony przez to, że wszyscy się tak dzielą, wszyscy się tną i tak dalej, przez to no, nie mamy takiej potęgi w mieście, jak na przykład właśnie wspomniany Szczecin. Tylko i wyłącznie dlatego mamy, nie wiem, około 378 klubów w Poznaniu. W każdym jest mniej więcej jeden, dwóch, może trzech przyzwoitych zawodników, ale żeby trenować razem, musimy robić sparingi międzyklubowe. Natomiast gdyby to wszystko nie było jakieś tam pokonfliktowane i pocięte, to byśmy mieli, nie wiem, 50 zawodników, którzy trenują na co dzień razem wszyscy, tak? Mamy Adama Wadzińskiego, Maxa Wiśniewskiego, jestem ja. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy chcą trenować, chcą startować, dużo jeżdżą i się pokazują. Teraz jakbyśmy takim składem trenowali na co dzień, to na pewno by to inaczej wyglądało, ale mimo wszystko, pomimo już tego, że wszyscy trenują osobno, że sparujemy tylko razem i tak uważam, że właśnie inicjatywa tych sparingów jest bardzo dobra, bo każdy się rozwija w swoim kierunku, każdy robi coś tam swoim torem, a raz, minimum raz w tygodniu sprawdzamy sobie, czy idziemy w dobrym kierunku, kulając się wszyscy razem między sobą. Także z jednej strony jest ten podział, a z drugiej strony jest bardzo fajnie zjednoczona ta scena, chociażby pod tym względem z Paryżów. Z kim udało się trenować? Czy są jakieś może wykryte perełki? Jest tego bardzo dużo, w każdym razie. A z kim trenowałem? Przede wszystkim jest tam... Byłem tam ja, był tam mój kompan z Polski, Gerard Łabiński. Pozdrawiam. A my tam byliśmy we dwójkę i teraz tak. W Stanach w klubie mamy już sporo na dzień dzisiejszy kumpli, którzy są bardzo mocni. René Lopez, Mo, czyli Morris Ayala. Antonio Lopez, cudowny zawodnik na purpurowym pasie. Generalnie ten skład jest bardzo, bardzo dobry, jest ich tam naprawdę dużo. Nie wszyscy startują, nie wszystkim idzie dobrze na zawodach, ale pod względem treningowym jest tam naprawdę dobrze. No i poza całym składem ze Stanów, który był naprawdę mocny, przyjechał skład z Brazylii razem z Cavaco. Przyjechał z nim na przykład Renato Canuto, przyjechał z nim Luan Frason, przyjechał tam jeszcze ogrom zawodników, tak naprawdę przyjechał cały skład topowych purpur, brązów jak Peter Frank czy Eduardo Padega. Wszyscy przyjechali do Stanów szykować na mundial, my trenowaliśmy z nimi. Codziennie się z nimi rąbaliśmy, aż wióry leciały i przygotowaliśmy się w ten sposób. Część z nich porobiła medale, część nie, ale trening był świetny. No i poza tym zawsze przed jakimiś tam zawodami odwiedzali nas zawodnicy ogólnie tam ze Stanów czy z Brazylii. Przyjął do nas AJ Souza dwa razy. Był u nas Mikey Musumeci z siostrą, która prawie złamała mojemu człowiekowi rękę. Kto jeszcze? Bardzo dużo zawodników UFC tam się przewija, bardzo dużo świetnych zapaśników. Kyle Griffin, cudowny zapaśnik, brat Tysona Griffina, który kiedyś się bił w UFC. Ogrom zawodników. Z takiego stricte jiu-jitsu, no to ci od Kawaki, ci od Drysdale'a plus właśnie AJ Souza i Mikey Musumeci. To by było chyba na tyle, bo więcej gdzieś tam pamięć mi. Obity czosnek mi nie pozwala spamiętać większej ilości nazwisk. Jeszcze udało nam się znaleźć jakiś tam ludzi, że startowałeś na Los Angeles Open, organizowany przez NAWJF. No, co najmniej dobrze ci tam poszło, z 4 medale, z tego 2 złote. Tak. Co powiesz o tej zabiegu? Generalnie
poprzedził. To był taki, może nie mały turniej, bo tam było bardzo dużo zawodników, bardzo dużo dzieci tam startowało. W każdym razie to jest North American tam Brazilian Jiu-Jitsu Federation, czyli jakby taka federacja na całą Północną Amerykę. No i zrobili sobie Los Angeles Open i szczerze pojechaliśmy tam mocno z marszu, pojechaliśmy tam składem właśnie z Las Vegas. No i co? Ja generalnie w tych moich kategoriach zaawansowania, czyli gdzieś tam w tych wyższych powiedzmy pasach, nie było jakiejś dużej obsady, także ja nie miałem jakiejś tam super wielkiej ilości walk, ale coś tam się pobiłem. A w finale Open w kimonach walczyłem z takim dużym panem od Mendesów, który teraz się bije na przykład na Metamoris najbliższym. Dokładnie z nim i przegrałem tam. Bodajże przejściem gardy, jeszcze nawet nie wiem. W każdym razie masz cztery kategorie, bo w kimonach kategoria i open, bez kimon kategoria i open, w każdej zrobiłem medal, a wygrałem bez kimon troszeczkę walk z ludźmi, było sporo ludzi od Ediego Bravo, z tego ten Planet Jiu-Jitsu. A co jeszcze? Też w kategorii open właśnie w kimonach. W półfinale ten duży pan od Mendesów poddał mojego serdecznego kolegę Silvio Durana z Brazylii i potem ja miałem mu się zrewanżować, niestety mi nie poszło, także oboje musieliśmy uznać wyższość dużego chłopca. No i tyle, fajny start, fajne doświadczenie, ale to nie był jakiś start, który bym porównywał gdzieś tam do Mundialu Panasów, czy nawet do Mistrzostw Polski. To był po prostu taki lokalny turniej, na który pojechaliśmy na luzie, bez jakichś większych planów, a wyszedł całkiem fajnie. Także polecam startować na wszystkim, co się da. Żebyś miał dać jakieś rady młodym zawodnikom, 97, 96, 95, którzy dopiero wchodzą do tego jiu-jitsu, powiedzmy taką pełną gardą, jakie rady byś dał? Byś się im dał? Po pierwsze, jedz się śniadania. Nie, żartuję. Po drugie, nie tańczcie za grubo, tylko troszeczkę. Nie, żartuję. Przede wszystkim, ja zacząłem dość młodo i byłem strasznie słaby, herlawy, chudy, mały i tak dalej. Jedyne, co miałem duże w organizmie, to uszy. W każdym razie, przez to tak naprawdę na każdym treningu byłem mocno demolowany, ale przez to musiałem być bardziej ruchliwy, bardziej techniczny. I wszystkim polecam po prostu zaczynać. Generalnie uważam, że ludzie, którzy przychodzą na salę już silni, mają troszeczkę mniej dokładne ruchy, troszeczkę zwolniony rozwój, jeśli chcą rzeczywiście nadrabiać tą siłę, którą gdzieś tam już wcześniej nabyli. Dlatego uważam, że jeśli ktoś zaczyna wcześniej, jako nastolatek czy dziecko, no to jest najlepsze, co może być, bo wtedy musi się skupić na technice, bo nie ma czym po prostu nadrabiać. A siła z wiekiem, czy tam z jakimś treningiem, wiadomo, jest bardzo łatwo do nadrobienia. Może nie bardzo, ale jest do nadrobienia na pewno łatwiej niż technika. Dlatego przede wszystkim skupiamy się na technice. Przede wszystkim dużo startujmy. W momencie, kiedy dużo startujemy, cały trening jest kompletnie inny, bo wiemy, po co trenujemy. I co? No i nabywamy to bezcenne doświadczenie. No, można trenować 10 lat, wystartować pierwszy raz na zawodach i się zestrać w gacie po prostu ze strachu. Dlatego ja uważam, że ja na moich pierwszych zawodach startowałem po, nie wiem, może dwóch miesiącach trenowania, coś takiego. Poszło mi tragicznie, musiałem się poryczę. Prawdopodobne, że się nawet poryczałem. Ale polecam to, no przez to, że na początku gdzieś tam nie miałem kompletnie doświadczenia i dostawałem na zawodach po dupie, no to przez to teraz już na zawodach mam dużo, dużo większy luz. Dlatego startujmy na zawodach, skupiamy się na technice i też startowanie na zawodach mocno ustawia nam fajnie głowę na starty, że właśnie po pierwsze się nie stresujemy, wiemy w jakim humorze chcemy być, wiemy czego się po sobie spodziewać i no i o to chodzi. A przygotowanie fizyczne, wiadomo, jest bardzo ważne, szczególnie na najwyższym poziomie, ale na początku według mnie to nie powinien być priorytet. Na początku technika i doświadczenie, a z czasem jakimś tam drugim torem oczywiście cała reszta. Myślałeś, że przeprowadzić się do Stanów, na stałe do Rubia, myślę cały czas. Korci, tak? Nie wychodzi mi to z głowy, ale musiałbym najpierw kupić sobie kominiarkę, zwerbować kilku kolegów i obrabować kilka banków. Nie, żartuję. Myślę o tym, póki co mam trochę planów, co najmniej do końca roku, bo mam ten debiut. Potem właśnie najprawdopodobniej będę leciał do wcześniej wspomnianego Top Gym Girona prowadzić albo 2 tygodnie, albo miesiąc będę tam prowadził zajęcia jako taki tam
prostu gościnny instruktor. Gość instruktor. No i po tym na pewno chcę się mocno, mocno przygotować na Lizbonę. I tak naprawdę w ten sposób już ten rok mi się zamyka, w sumie to już nawet koniec stycznia. I dopiero później będę myślał gdzieś tam o Stanach czy o Brazylii, w której jeszcze nie byłem, a też mi się marzy i spędza mi sens po. Dlatego myślę o Panamsach, myślę o Worldsach, myślę o Brazilian Nationals, ale co z tego wyjdzie, to się okaże. Bo też chciałbym najprawdopodobniej potoczyć dalej troszeczkę jakieś tam walki w MMA. I, no i chcę to jakoś w miarę sprytnie wszystko połączyć. Czyli rozumiem, że w niedalekiej przyszłości zawitasz w piekielnej, mocnej siedzibie Kawaki w Santosie. No chciałbym. Nie wiem, czy to będzie szybko, czy to będzie jeszcze trochę, ale prędzej czy później na pewno tam się zjawię. I na pewno chcę tam trenować mocno. Mam tam bardzo dużo znajomych, których poznałem w Stanach. I z samym Kawaką mam nie najgorszy kontakt, dlatego myślę, że nie będzie z tym problemu. A no jedyne co, to po prostu muszę się dobrze zorganizować. Znaleźć czas, znaleźć łup, który przerobię potem na pieniądze. Albo okraść ten bank. Okraść bank, albo znaleźć piracką skrzynię ze skarbem i jechać do Brazylii. Sprawdzać brazylijskie jagody i nie tylko jagody. A jak masz, jaki masz stosunek generalnie o tej nowej gry? Siadania na tyłku, w tym sezonie, nie w skórze. A jak mam stosunek? Znam to, szanuję to, lubię to. Generalnie moimi idolami byli nadal są zawodnicy, którzy walczą w odrobinę inny sposób. Ale nie neguję tego. Sam też siadam na tyłek, sam walczę 50-50, sam czasami zdarzy mi się zrobić jakieś tam berimbałki czy inne lapele. W każdym razie mnie ja zawsze podziwiałem Terere, Jacare, Durinho z takich powiedzmy nowszych zawodników, dlatego no to są zawodnicy, którzy mieli bardzo mocne obalenia, bardzo mocne przejścia i walkę z góry, ale z dołu też nie byli słabi, dlatego no ja uważam, że i ta nowa szkoła i ta stara szkoła to jakby jedno z drugim idzie mocno w parze i trzeba mieć mocne podstawy, mocny old school, żeby móc być mocnym w new school, bo ludzie, którzy łapią się za berimbolo, a nie potrafią uciec z dosiadu, no raczej daleko nie zajdą. Dlatego co? Najważniejsze podstawy, a potem każdy jak już tam robisz swoją własną grę. Czy to będzie pająk, czy to będzie Delahiva, czy to będzie berimbolo, to już nie ma znaczenia. A jeśli ktoś robi to dobrze, no to mi się to podoba i też staram się po prostu znać większość tych nowinek. Nawet jeśli ja tego nie używam jakoś tam w 100% w swojej grze, to muszę się przed tym bronić, muszę przed tym uciekać, muszę wiedzieć jak to stopować. Teraz w MMA raczej lapele czy Delahiva mi się nie przyda, ale no robię kimono, także nadal jestem w tym na bieżąco. I generalnie jak oceniasz rozwój polskiego zenitu? W stosunku do powiedzmy do Stanów, do Brazylii, jak mocny jest polski zenit? I generalnie dalej idąc, jak oceniasz rozwój zenitu, który istnieje niecałe 2 lata? Istniemy tak, wszystko nawet nie wiedzieli. W każdym razie, no co? Mamy cudownego lidera Przemaknata, który jest. No. Traktorem. Jest więcej niż gościem w tym teamie. Generalnie no jest nad człowiekiem dla nas. Jest cudownym trenerem, organizuje obozy, organizuje seminaria. Zawsze służy radą, zawsze uśmiechnięty, podobnie i tak dalej. Dlatego. Co, ja mogę być jedynie zadowolony, że jestem częścią takiej drużyny. A druga rzecz, już patrząc szerzej, światowo, no to jest Ryder, jest Kawaka, którzy są, myślę, że bardzo podobni do podejścia Przema. Więc to jest to młody team, team rośnie, team jest coraz mocniejszy. Gdzieś tam na zawodach też się już przebijamy. Mamy sporo zawodników, a między Polską a Brazylią czy Stanami. No jedyna różnica jest taka, że u nas wiadomo, jest sporo zawodników, sporo zawodów. W Brazylii jest od groma chłopaków, którzy mają powiedzmy, nie wiem, po 20 lat i mają bardzo mocne purpury, brązy albo już nawet czarne pasy. U nas tak młodych, tak doświadczonych zawodników jest mało, ale też to się zmienia. I to jest według mnie główna różnica. U nas czarne pasy mają po 40 czy 30 lat, tam czarne pasy mają czasami po 20. I po prostu oni na tym czarnym pasie na adulcie się będą rąbać 10 lat, zanim przejdą do Mastersów. A no nie oszukujmy, na najważniejszych zawodach kategoria adult jest najważniejszą, najbardziej prestiżową. No to dzięki za ten wywiad i generalnie możesz podziękować swoim sponsorom. Dziękuję również. Yes.
firma Pitbull od zawsze na zawsze, odkąd byłem małym dzieciaczkiem, dawali mi ciuchy, jeszcze nie wiedziałem, kim oni są, a już miałem jakieś ciuchy. Firma SJ też od zawsze, od narodzin. No i co? Czekajcie na walkę, czekajcie na zawody, a ja idę trenować i jeść asai. Pozdrawiam.